Cześć moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek. Czas oczywiście na kolejny odcinek z gry Rayman 3 Hodlum Havoc. Moi drodzy, słuchajcie, zaszły pewne problemy. Zmieniłem... Znaczy może inaczej. Znalazłem teoretycznie jakiegoś patcha, który sprawił mi, że... Aha, dobra, słuchajcie, to są ci te typy, których mamy omijać. Więc tutaj chyba musimy przejść tędy. Słuchajcie, jest problem. Znaczy może nie tyle, co jest problem, co to jest zapewne spowodowane moim totalnym lenistwem. Słuchajcie, ja nie będę się tutaj bawić w aktywowanie tych wszystkich cutscenek i wam ich wrzucanie, patrzenie moje i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Chociaż ja wiem, niektórym z was może się wydać, że... Co to za wrzucenie cutscenki, tak? W każdym, słuchajcie, odcinku, jeżeli będzie cutscenka, ja wam po prostu dam linka do filmiku, z którego korzystałem wcześniej jako wzięcia do właśnie do mojego filmu z markiem czasowym, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta cutscenka wygląda. No sorry, naprawdę, no bardzo bym chciał, ale po prostu Rayman ma ten problem, że no niestety tak. Ale dobra, słuchajcie, wracamy do gry. Tu są oczywiście ci nasi przyjaciele, z którymi możemy mieć duży problem. Czekajcie, ja jeszcze teraz tak, chcę jeszcze zejść na chwilę na dół. Oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie wolno ich bić. Znaczy może nie tyle, co nie wolno ich bić, co oni tak na dobrą sprawę nam nic nie robią. Tutaj co mamy? To jest rakieta, tak? Okej, rakieta. Tylko co mi daje ta rakieta? O, dzień dobry. Właściwie to do widzenia. A nie, czekajcie, to jest helikopterek, nie rakieta. Oczywiście, jak zwykle, Wojtek musiał skrzanić sprawę. Ale chciałbym się rozejrzeć tutaj, jak to wygląda. Tylko, że teraz tak, aha. Tutaj, słuchajcie, widzę, że mamy niebieską poteczkę. Może tam wbijemy, co? O nie, 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 nie. To nam nic nie da. Chyba, że... Cholera. A no, chyba że jego trzeba będzie jakoś, wiecie, zabrać stąd. Tak też może być. Chyba że. A jak skoczy tu? Najpierw wbijemy mu drzazgi. O, mogę zebrać niebieskie. Dobra, czyli dało radę z tej strony bez większego problemu i bez większych trudności, także. Nie jest źle. A co? O! Posłuchaj, robaczku. Nie aha, pozwól czyli... Knarenom. No dobrze, robaczku, wie. Knaron? Knerom? Sknerom? Ja to kamera, proszę cię, nie rób mi tego więcej, naprawdę. Ja bardzo, bardzo lubię Raymana, ale nie róbcie mi czegoś, nie róbcie mi takich rzeczy, bardzo proszę. Bo to nie jest przyjemne. O Jezu, znowu on tu przylas. Czekajcie, tutaj jak się... Nie, Rayman, co ty... Fuck. Nie wiem, czy mi się uda tutaj dolecieć. Nie. Czyli to jest tak skonstruowane, że tędy nie przelecimy niestety, więc musimy... więc musimy przejść normalnie tutaj górą. Nie ma innej opcji, ale... jeszcze zanim przejdziemy dalej, ja chcę zbadać, słuchajcie, ten tunel, bo w sumie... Naplujemy mu w oko. Tutaj mnie nie było, a... Nie wiem, co tu... O, słyszycie? Aha. Dobra, czyli już widzę, że tutaj i tak będziemy musieli się przedostać, bo tutaj będziemy musieli użyć niebieskiego detergentu. Tylko wiecie co? Pytanie brzmi... A zaraz, czekajcie. Już możemy to zrobić troszkę inaczej. Zejdźmy sobie tu. Po to mogę skoczyć. I to jest chyba rakieta. A i czekajcie, rakietą mogę walnąć w gonga. Tak? Dobrze pamiętam? Tak. I dzięki temu, faktycznie, teraz słuchajcie, dopiero zajarzy. I dzięki temu możemy bez większych przeszkód zebrać sobie właśnie niebieski detergent. Jednocześnie będziemy mogli przejść dalej. Mam tylko wielką nadzieję, że zdążę, jeżeli chodzi o czas. Żeby on się oczywiście nie skończył, ale wydaje mi się, że chyba damy radę bez problemu.
Słuchajcie, tak w ogóle ten Rayman, szczerze powiedziawszy, to powoli nam się, kurczę, będzie kończył, bo... Oh fuck! Dobra, zeszliśmy piętro niżej. Może być. Słuchajcie, jak tak patrzę na te starsze części Raymana, kurczę... Ja bym z wielką chęcią pograł w tego Raymana 1, ale jak ja tam sobie troszeczkę pograłem i zobaczyłem, jak to wygląda, jakie tam jest sterowanie i co tam ewentualnie się robi, to się naprawdę złapałem za głowę. Więc szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, czy Rayman 1 będzie. O! No teraz tego to bym się nie spodziewał, że będę musiał na nowo to odgarnąć. Ja pierdykam. Czekajcie, swoją drogą, ja tutaj słyszę gdzieś... tego małego frajera. A, tu jest. Chodź. Dankę. Dziękować wam. Oczywiście. Kurczę, strasznie się zastanawiam, jak co zrobić dalej z tym Raymanem. Kurczę, ja bym go kontynuował, znaczy, nie wiem sam, naprawdę jestem tak niezdecydowany, słuchajcie, że to jest po prostu paranoja. Z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę, bo... No jednak to jest, kurczę, już tak stare i powiem wam szczerze, że trudności też niestety są z odpaleniem tego. Także nie wiem naprawdę, co zrobię. Naprawdę nie wiem. Wiem, że lubicie Raymana akurat u mnie, więc to się oczywiście ceni. Ale chyba już dosyć. Właściwie wszystkie możliwe części jako takie przeszedłem, no oprócz tej pierwszej. Więc myślę, że na tej serii Raymana zakończymy. No, co prawda mówiłem wam tam, że będzie jakiś Rayman ten Fiesta Run i tak dalej, ale to są wersje na telefon. Ja nie za bardzo się w nie bawię. O, czekajcie, bo on jest... O, musimy go przejść w ten sposób. O, wow, Rayman, nie spadamy. I szczerze powiedziawszy, ja sobie w niego troszeczkę pograłem na telefonie, tak żeby trochę więcej też przejść. Ale powiem wam szczerze, że to nie jest nic specjalnego, naprawdę. Uwierzcie mi, bądź też nie. No cholera jasna. O, ale mamy skrzynkę, świetnie. No i będziemy mieli zwiększenie życia. Także co do tego Raymana Fiesta Run, to chyba, tak jak mówię, odpuszczę go sobie po prostu, bo... No nie chcę was po prostu zanudzać, ja powiem wam naprawdę, że to nie jest nic specjalnego. Tam właściwie poziomy są takie same jak w znaczy może nie takie same, ale są bardzo podobne jak do tego, co było w Origins czy Legends. Dobra, słuchajcie, bo tutaj to zapewne będziemy musieli iść dalej. Więc nie chcę tutaj za bardzo już kombinować z tym wszystkim. Już Raymana mam dosyć chyba na długi czas. Chyba, że wyjdzie jakaś nowa wersja typu właśnie Legends czy Origins, to oczywiście jak najbardziej się za nią zabiorę. Żeby nie było, ja akurat Raymana te nowe części... bo ja mam tak, te nowe części mi troszeczkę bardziej odpowiadają niż tego typu. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś... Co tu jest w ogóle? Tu coś jest? Aha, tu mamy przepaść. Także no, powiem wam tylko tyle... O, wow, panowie, do widzenia, no kurczę, ja pierdzielę, kamero. Patrzcie, namierzam, a on mi tego nie namierza, tylko strzela w zupełnie drugą stronę, no kurde. Tak to ja się naprawdę nie bawię. Dobra, lecimy na górę. Swoją drogą, nie wiem czy słyszycie, tu jest gdzieś jeszcze jakaś skrzynka. Chyba, że na górze. No, to są żarty. Dosłownie. Słuchajcie, no wydawało mi się, że się złapałem tego. Dobra, w dupie was mam duchy. Tak, będziecie mnie atakować. No i dziękuję, do widzenia, dobranoc. Czekajcie, bo ja tutaj muszę się tego cholera jakoś tak dobrze złapać. O, teraz mnie złapało. Hop. Dobra, i tutaj jest gdzieś, słyszałem tego typa. No, chyba nie. O, tu jeszcze mamy jakieś przejście. Ale nie, tutaj już byliśmy i to nam się tutaj udało ogarnąć. Słuchajcie, ja go nie słyszę tutaj, chyba że... A może jest tu gdzieś ukryte? Nie widzę, czekajcie, a w górę? Nie, one muszą być gdzieś na górze. No kurde, naprawdę, Rayman, proszę cię! Powiem wam... To pewnie będzie dziwne, co powiem. Pewnie część z was zaraz mi tutaj napisze i tak dalej, że marudzę za dużo, ale... Jeżeli... Ja tak mam, niestety, ja tak mam, zdaję sobie z tego sprawę i to niestety może być dla niektórych strasznie denerwujące, ale jeżeli mnie coś nie działa tak, jak działać powinno, czyli tak jak jest na przykład z tym namierzaniem, tak?
że no namierzam, a to mi... Cholera jasna, to mi nie namierza, tylko na przykład kamera się odwraca, no to... Oj, to tak gra u mnie ma przerąbane, autentycznie ma przerąbane. Słuchajcie, czekajcie, bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Tutaj mamy wyżej coś, tak? O, teraz się złapało. Pytanie brzmi, dlaczego? Dobra, tutaj mamy żółty detergent, ale ja chcę przejść tutaj. A nie, zaraz, stąd to my przeszliśmy. To gdzie mi tutaj helpują? Chyba, że tu. No ale nie, tutaj to byliśmy. Świeży móżdżek, ja ci teraz dam świeży móżdżek, to się słabo zrobi. A, wiecie co? Kurde, tylko tak kamerko, proszę cię, nie. Tu musi być chyba na górze, jest, dobra, super. Dobra, no i mamy kolejną skrzynkę z 6. Także nie jest... Coś mi dacie? Nie, a, daliście, 1500, świetnie. Teraz tak, widzę, że musimy się, chociaż kurczę. Tam jest i na dole, znaczy i na tym jednym z pięter, i na tym kolejnym. Jak to tak tutaj ogarnąć? Cholera, nie wiem, może... Kamera, uspokój się, no! Uspokój się, naprawdę. Kurczę. Ja bym z jaką chęcią zbadał tutaj to, ale... On pewnie zawróci, tak, zawróci. Chociaż wiecie co, tam chyba nie ma żadnego przejścia. My się chyba będziemy mogli wrócić. No dobra, ale poczekamy. Ja sobie tutaj... O, nie odwracaj się, nie odwracaj się. Tutaj nikogo nie ma. No nie, tak jak myślałem. Dobra, czyli spadamy niżej. Dobra. I idziemy tutaj, no bo innego przejścia nie ma. Tutaj zapewne tamte wrota jakoś otworzymy. Najprawdopodobniej robiąc coś tutaj. Mój tata jest silniejszy od twojego. Cieszę się bardzo, o. Akurat. Tak. Właśnie, że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, aha, to nawet psu dałby radę. Chyba tak to się przechodzi. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy, co mamy? Mamy rakietę, panowie, więc... przestańcie. Doleci to? Nie doleci. O, ho, 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 ho. Chyba, że czekajcie, a może to... No, nie, 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 nie spadaj, Remem. Czekajcie, bo to tak, z tej strony... Z tej strony raczej na pewno... Chyba, że... Nie słyszą mnie... A czekajcie, gdybyśmy tą rakietą spróbowali zniszczyć te skały, dałoby radę? Nie, nie da rady. Ewentualnie mogę spróbować tam na górę, chociaż tam na górę to mi to raczej cholera nic nie da. Jak tutaj to... A, dobra, bo to chodzi... No kurde. Dobra, słuchajcie, bo ja już widzę, o to chodzi o ten czas tutaj, który jest. Doleci? Powinno dolecieć. Dobra, doleciało, w głąb uderzyliśmy, ale ja bym chciał jeszcze spróbować zbić balonik. Damy radę? Damy radę, bez problemu. Bo tutaj musimy odwrócić ich uwagę, żeby przejść dalej. Tutaj, dokładnie. Teraz jest wszystko ok. No tak, tylko że dla odmiany mamy tutaj typów. Aha, i tutaj mamy takie chowajki, tak? W których możemy się ewentualnie schować. Ale mnie tu nie będą widzieć? Nie, nie widzą mnie na szczęście. Bardzo mnie to cieszy. Ok. Swoją drogą myślałem, że są bardziej inteligentni. Wow, 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 wow. Oni tutaj zejdą jeszcze niżej? Cholera, widzę, uważali mnie. Nie! Nie ma, nie ma! Nie ma mnie tu! O co wam chodzi, panowie? Kurde. Oj, to ciężko widzę. Ciężko widzę. Chociaż wiecie co, jak wy tak pisaliście mi o tych poziomach, że są knaki, sraki, że jej... What? Czy wy to widzieliście? Ja miałem dziwne wrażenie, że to auto samo naprowadziło na nich. No nie wiem, dziwne to było. Ale...
jak tak mi pisaliście, mówiliście, że będzie bardzo trudno i w ogóle, tak na dobrą sprawę, nie oszukujmy się, aż tak trudno nie jest. Autentycznie. O, tu możemy zejść niżej w ogóle. Tak, Wojciech, tak. O, duchy, których oczywiście nie będę mógł pewnie trafić. Zostawcie mnie, proszę was, ja wam nic nie robię przecież. Sobie tutaj tylko chodzę, zbieram życia. I sprawdzam, czy tu czegoś nie ma ukrytego, bo... Ale widzę, że nie ma. No i kamera, i ja się obracam. Chcę w typa trafić, namierzyć, rzeczywiście nie działa, po co? Ach, co wy ze mną macie, kurczę. Co wy ze mną macie, to ja nie wiem. No ale gdyby to wszystko, kurczę, działało tak, jak działać powinno, to naprawdę ja bym się do niczego nie przyczepiał. No to znacie mnie zapewne z innych też serii, że bardzo mało się doczepiam do czegokolwiek. Znaczy, może dużo się doczepiam. Ale no na pewno nie tak jak w tym Raymanie, kurczę. No dwójka jeszcze jakoś uszła w tłumie i grało się naprawdę fajnie. Ale już w tego, z tym to mam naprawdę chyba największy problem. No kurde, czemu to nie dolatuje? Aha, bo ja się ruszyłem, no tak. Ale akurat z tym konkretnym Raymanem, czyli z Raymanem 3 Hot Nom Havoc, mam naprawdę gigantyczny problem. I to jest niestety... No złe, bardzo złe. No ale cóż, poradzę. Kurde, zauważą mnie. Aha, czyli oni do pewnego momentu idą, ale od pewnego momentu się cofają. Dobra, teraz tak, my się skitramy tutaj. Tutaj nas nie powinni zauważyć. No trzeba tylko pamiętać, żeby tam na wyżej nie zlamić, bo jak tam wyżej zlamię, to już jest kicha i zaczynamy od nowa. Panowie, idźcie dalej. Tutaj nic dla was nie ma. O, super. I teraz tak, oni... O, dobra, oni w chwili obecnej zawracają, także ja powolutku, pomalutku. Tutaj mamy, widzę, kolejny pomarańczowy detergent. Dobra. Także czekamy tutaj. I rozumiem, że uwagę tych dwóch na górze będziemy musieli odwrócić zapewne również gongiem, który jest chyba tam. No właśnie, jest. Dobra, wy mnie nie widzieliście, bardzo mnie to cieszy, wy mnie nie słyszycie. Super. Dobra, teraz tak. Ja na początku zgarnę sobie oczywiście skrzynkę. Skrzynka równie ważna. Swoją drogą, jak my tutaj mamy w tym poziomie? 8 na 12. Doleci. Doleciało, super. A lots of points. Nice. 400 combo udało nam się wbić, super. Aha, i tutaj mamy, widzę, jeszcze jedną... Ale to, wiecie co, zrobimy... Mogę się jakoś zniżyć niżej? Czekajcie, spróbuję... No, tak nie namierzymy. Holender. No, to może być problem, ale czekajcie, jak tak wejdziemy... Rayman, możesz się odwrócić? No nie. Dobra, muszę to zrobić w ten sposób. Super. Dobra. Słuchajcie, nawet szybko tutaj te, widzę, klateczki bierze. Swoją drogą poczekam chwilę, zobaczę, czy oni czasem mi tu czegoś nie dadzą. Oczywiście, że mi dali kolejną garstkę punktów. Tym razem chyba trochę mniej, bo mamy tylko 200 combo. No dobra. Możesz wyskoczyć, dzięki. Super, udało nam się to zrobić. Powiem wam szczerze, że aż tak bardzo super łatwo to nie było, ale całkiem znośnie, więc nie jest źle. Dobra, teraz zapewne będzie koniec poziomu i będzie następny. Ja mam tylko wykonać, że nie będzie tej cutscenki cholernej. Premiowy. Mieszczenie. Idziesz w sobotę na gong imprezę. Gong impreza? Brzmi kusząco. Tu się jakieś dziwne... Wiecie co, ja mam... Dziwne... What? Chyba muszę stać na tym, prawda? Dobra, oni jakoś z dwóch stron szli, z trzech stron już są.
Dobra, i to chyba musimy spaść. Tak, nie mamy wyjścia. Dobra. Słyszałem też tutaj na początku już naszego znajomego robaka. O, proszę, kamera mi nawet zatrybiła teraz wyjątkowo. O, teraz już nie. Dobrze, żegnam. I czekajcie. O, widzę go. Ale musimy chyba podejść bliżej. Ciężko dostrzec tutaj. Ale jest. 250? O, myślę, że dostaniemy więcej. No trudno się mówi. Dobra, co dalej? O nie, jajka. Tak, patrzę, co tu ewentualnie trzeba zrobić. Ale tak, widzę, że na pewno będzie nam to jajco potrzebne. Tylko pytanie brzmi bardzo, do czego będzie nam potrzebne. Ja bym proponował pierw zejść na dół. I tutaj ładnie sobie kombo nabić, chociaż to kombo chyba nie będzie jakieś mega wysokie. Wydawało mi się, że słyszałem robaka. Tu coś jest? Nie, nic nie ma. No, panowie, nie tak się bawimy. Kamero, cholera jasna, no patrzę się na wprost, to tam, gdzie się patrzę, chyba się klika, nie? Chociaż wiecie co, tutaj czasem chyba nawet nie trzeba tej cholernej kamery przekręcać, tylko po prostu strzelać. Albo nawet się odwrócić, już tej kamerki nie ustawiać. Dobra, zapraszam po moje punkty. Ile? 250, co tak mało? Wydawało mi się, że zawsze za nie było więcej. No dobra, tylko teraz moi drodzy, pytanie brzmi, co z tym jajkiem? Gdzie ja mam je przedreptać, niech mi ktoś powie. Bo słuchajcie, ja tutaj przede wszystkim nigdzie nie... A, dobra, już widzę. Teraz dopiero zauważyłem, że tutaj jest kładka, słuchajcie, na którą musimy to położyć. Żeby nie było problemów. Aha! Dobra, czyli już widzę. To jest wszystko utrudnienie. No szło nam chyba za dobrze i to chyba było właśnie to. Mam tylko nadzieję, że oni za mną nie pójdą. Zostaw mnie! Dzięki. To czekajcie, to w takim razie idziemy taką samą drogą, jaką szliśmy. Bo tutaj nam się już chyba raczej nic nie zawali. Chociaż teraz tak. Wszedłem tu? Nie, nie tu. Cholera. Fuck, nie tak to miało wyglądać. No wejdź, nie możesz wejść. Wejdź, no kurde, no jeszcze mnie dziabnął, frajer, no. Oh, Rayman, gra, w której ja się chyba najbardziej ekscytuję ze wszystkich gier. Ale niestety tak to jest, jak jest, słuchajcie, jakieś fajne platformówki właśnie, które kręcają i chce się w nie grać. A okazują się niestety niezbyt fajne w niektórych sytuacjach. To wiecie, o co chodzi. Przejdę tędy. To się rusza. O, to się rusza. To tędy nie idziemy, czyli najprawdopodobniej będziemy musieli przejść tu. Tak, tutaj. Dobra. I tutaj chyba już raczej się nam nic nie powinno wydarzyć. No nie, chyba tylko na pewno. To wiecie, jeżeli się troszeczkę zawiedziecie, ja niestety nie będę ukrywać, że na tym Raymanie się zawiodłem. Ja w niego nigdy nie grałem, więc wiecie, o co chodzi. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Znowu pomieszałem klawisze. Ja właśnie tego Raymana nigdy nie grałem i to chyba był problem, to chyba był błąd. Bo gdybym wiedział, że tutaj tak będzie, chociaż wiecie, no kiedyś to jeszcze nie było padów, znaczy były pady, ale ich nie używałem. To bym się zastanowił 100 razy, zanim bym to nagrał, naprawdę. A nie tędy. Dobra. Tu się A chyba stawiało. A nie B. Tak musiałem spojrzeć, bo nie pamiętam. Ja nie pamiętam, słuchajcie, układów. Ja to tylko tak wiecie. Dobra, i postawiamy jajko. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Okej. Okay. Co tu się. Uła. To mamy, słuchajcie. No, kamera! Wow. Kamero! Przestaw mi się, dzięki. Wow, halo. A tu są te głupie.
Poczekajcie, bo teraz znajdujemy się tutaj i właśnie, i tutaj zapewne będzie przejście do tego zielonego, czyli bardzo dobrze, że się odwróciłem. Będzie to zielone? No, oczywiście, że będzie. A nie, nie ma. A nie, jest, dobra. Co mnie... Okej, okay, super. No miałbym Wombo Combo, tak to to dupa. I niebieski, znaczy przepraszam, nie niebieski, tylko... zielony. Powiem wam szczerze, że to chyba nie było to miejsce. Tak mi się wydaje przynajmniej. A, czekajcie, tutaj mamy jeszcze wejście wyżej. No halo. Ej, no come on, nie. Dajcie mi tu wskoczyć. O, moi drodzy, będzie tu problem, żeby wskoczyć. F, definitywnie. Ja się nie mogę tego złapać. A nie, dobra, dałem radę. Chyba, że to tu będzie. A, jednak to jest tutaj. Dobra, aha, czyli mamy po prostu przejście od nowa. Oni się zapewne zresetowali. No i teraz naszym głównym zadaniem jest po prostu przejście dalej. No tutaj już raczej nic nie wymyślę. Jeszcze tylko chcę, wiecie co? Spojrzeć tutaj, bo... nie wiem, ja ich tutaj nigdzie nie słyszę, cholera. Naprawdę? Naprawdę, Rayman. Wiem, że ja tak mówię sobie czasem do postaci w grze, ale ja tak mam. A tam jest ten... O, hop. Dobra, i mamy kolejną skrzynię. Świetnie. No i myślę, że słuchajcie, jeszcze jedną nam się uda zdobyć, tylko... zostały nam dwie, więc my ten rozdziałek, słuchajcie... skończymy na pewno dzisiaj. Tylko mam pewne obawy co do cutscenki, cholera, no. Ale to tak jak mówię, ja wam po prostu dam linka i... Odkąd umarła Sally, jestem taki samotny. I sobie zobaczycie, która to będzie cutscenka. Aha. Najpierw zbijemy mu trzaski pod paznokcie. No i na co ja mam tutaj... aha, dobra, czekać na nich. Oni pewnie zanim dotrą, to tak, zawali nam się. I spadamy oczywiście piętro niżej najprawdopodobniej. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, co my tutaj... o, dzień dobry. Ha, drogi, on jest mój! Wyglądasz na spryciarza, przybyszu. To dobrze, lubię spryciarzy, mają smaczniejsze mózgi. Niam, niam. Niam, niam, niam. Zobaczymy, jak sobie będziesz radził na arenie. Na arenie? Ja będę z nim walczyć? O, ja pierdzielę. Rayman, tu jestem! Cisza! Rayman, to mój kolega jest. Mówię cisza! Morda w kubek, głupia cholera! W moim imieniu... nie wiem, co tutaj robiła ta wstawka po angielsku, ale... jeszcze nikt go nie pokonał! Naprawdę ci się wydaje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenie, kiedy reflux podpali jego truchło! Reflux. Czas rozpocząć pojedynek! Reflux. To jest chyba to, co mi pisaliście. What? Dobra. Skubany. What? Nie, no, come on. Co się stało? Ale wiecie, co wam powiem? Cholera, wy mi pisaliście, co... no jak ja mam go? No ej, no halo, nie... o, to będzie ciężki boss. Ja już widzę, że to będzie ciężki boss. Mogę zginąć? Oj, masakra. To będzie autentyczna masakra. O, nie mogę jeszcze przewinąć filmów. Nie, no nie wierzę w to. Ale jaja, słuchajcie. Rayman, tu jestem!
Wiecie co? Mamy chwilę czasu. Ja sobie zobaczę. Chociaż wy mi pisaliście, jak to trzeba zrobić, ale ja sobie zerknę, wiecie co, na YouTubie. Morda w kubeł, głupia cholero! W moim imieniu będzie walczył refluks. Jeszcze nikt go nie pokonał. Naprawdę ci się wydaje, że taki herlak ma szansę z nim wygrać? Tu ktoś 6 minut z nim się walpił. Nie, serio, naprawdę sądzę, że twój przyjaciel zabłyśnie na arenę, kiedy refluks podpali jego truchło. Czas rozpocząć pojedynek! Dobra, już widzę. Już mniej więcej widzę, jak to trzeba robić, tylko ja nie wiem, czy mi się to uda, powiem wam szczerze. Nie. On tutaj podobno jakoś zmieniał... O właśnie. Jezus Maria, tego nie widziałem w filmiku. Ja mu nic nie robię, come on. Słuchajcie, w filmie było co innego, cholera. O, 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 to było to. W filmiku przynajmniej. No i nie dostał. A, dobra. A. Dobra, czyli już ogarniam. Z refluksem będziemy się bawić w następujący sposób, że on będzie wrzucał nam te banieczki takie śmieszne. I tylko wtedy będziemy mogli go bić, jak on będzie wolny i ta jego laska będzie, że tak powiem, no nie wiem, słabsza? Coś w tym stylu. Teraz raczej... O, tak, 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 oczywiście. Góra, dół, chyba najlepsza. Ej, to i tak mnie bije. Chociaż czekajcie, jak stoję tutaj, to nawet do mnie widzę nie dolatuje. Dobra, cwaniaczek się teraz kręci. Znowu te swoje refluksy rzuca. Nie wiem, czy to mogę w ogóle tak nazywać nawet. Ej, no jak to mnie trafiło? Żartujecie sobie chyba. Ej, czego to mnie bije do cholery? Okej. Już ładujemy. Wow, 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 co to jest? O. Oj, powiem wam szczerze, że to będzie bardzo ciężki boss, naprawdę. Nie przypuszczałem, że aż tak. Chociaż robię mu całkiem sporo, to nie będę ukrywać. Ale tak, widzę, że tego... to mu nic nie robi i to... No co mnie to tak wyrzuciło do góry? Ej, no co jest? Ej, to mnie bije nie fair. No patrzcie, no uderza mnie pomimo tego, że olewam to, tak? Ej, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją, naprawdę, zauważcie, że obrywam z czegoś, co tak na dobrą sprawę przez chwilę nie istnieje, nie? O, 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 dobra. Teraz będzie tworzył te swoje śliczne... No świetnie. Nie, to będzie bardzo długa walka. Autentycznie. Jest tylko jeden plus, taki, że tutaj to życie się regeneruje cały czas. Więc ja mogę sobie robić właśnie tego typu odskoki i bez większych problemów sobie zgarniać życie na nowo. Chociaż i tak czasami niestety obrywam. Mam dziwne wrażenie, że tutaj i tak trzeba trochę pochodzić po tym. Po tym normalnym przejściu. Czekajcie, zobaczcie, on te swoje, kurcze, dziwne żyjątka odpala.
Tutaj zaraz mi przyleci promyczek. O właśnie, ale tu sobie może zregeneruję całe życie, jeżeli mi się uda. No kurde, dostaję z tego gówna, no. Patrzcie, znowu te swoje... tych swoich patałachów przyzywano. Cholera, no. Kto takiego bossa wymyśla? Ubisoft. Nieładnie. To nie są bossy dla mnie, dla Wojtka G. Zwanego jako gay... no. To mi się... ja... wydaje mi się... a to mi nic nie robi. Słuchajcie, to żółte małe coś, co mi nic nie robi, tak na dobrą sprawę. Czyli ja mogę w to wchodzić bez większego problemu. Kurde. Nie, zobaczcie, to mi nic nie robi. Dobra, czyli ja w te żółte mogę wchodzić, tak się... chyba że... to żółte jemu regeneruje życie, jak ja w to wejdę. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Pamiętajcie, że to jest gra, w której nie jest napisane nic, co trzeba robić. A czekajcie, a jak mnie ten promień... nie, jemu się nie generuje życie. To dobrze. Kurde, naprawdę musiałeś oberwać? Nie, ja muszę definitywnie łazić po tym. To tak nie działa. To tak nie działa. Ja muszę chodzić po tym, po prostu mu uciekać cały czas. I tyle. Teraz... on jak on nie bije jednak. No wiecie co, ja mam dziwne przeczucie, że to niestety o to chodzi. Nie, to będzie przerąbany boss. Cholera, no. Jak ja mam to ominę? Aha. No i właśnie mi się kończą wzmocnienia, nie? Świetnie. Super. No. No nie, no to, czy to będzie trwało w nieskończoność, halo? Ja nie mam cholera tyle czasu, no. No. Jezus kochany. No, bije go jak bije. Kurde, ja tu nie mogę jakoś zejść, tak wiecie, bez problemów. Ale muszę sobie życie teraz zregenerować. No kurde, przestań mi bić, cholero jedna, no. Nie, to nie jest takie hop do przodu, jakbyśmy chcieli, słuchajcie. Nie podoba mi się ten boss bardzo. Wy mi pisaliście, że on będzie trudny, ale ja nie przypuszczałem, że on będzie tak trudny. On, może, chociaż powiem wam tak, może on nie jest trudny, ale on jest cholernie długi, ewidentnie. Zresztą to jest dobra w sumie taktyka, uciekać w ten... o! O, patrzcie, nie dostałem, pomimo tego, że w to wlazłem. Spoko. Dobra. Teraz wychodzimy. Nie dostaniesz mnie. Dobra, teraz mu uciekamy i czekamy. Teraz on wezwie te swoje dziwne stworzonka. Tylko ja widzę, że ja muszę od nich oberwać. Bo w nim, wiecie co, w nim chyba o to chodzi, żeby obrywać tym żółtym dziadostwem. Ewentualnie, żeby starać się... patrzcie, ich nie widać, niektórych.
Ale lipa. Dobra, co będzie teraz tworzył? Aha, teraz tworzy te swoje śmieszne elementy, więc bierzemy w takim razie czerwony. No wejdź tu! Okej, okay, i tłuczemy go, tłuczemy, tłuczemy, ile możemy. Wiem, że powinienem chyba to naładować, ale widzę, że trzy strzały też możemy wykonać. W sumie to chyba nawet nie ma, tak na dobrą sprawę widzę, większego znaczenia, ile tego zbierzemy, bo zauważcie, że nawet jeżeli uderzy go dwa razy, to on i tak obrywa tyle, ile by oberwał chyba za ten jeden mocniejszy. Chociaż no może to trochę czasu nam tutaj daje. No patrzcie, no co jest? Cholera jasna, ja nie lubię tej gry, naprawdę zaczynam mieć takie, słuchajcie, wizje dziwne. I to jest strasznie irytujące, jeżeli ja no nie mogę się złapać, pomimo tego, że na przykład, nie wiecie, się trzymam czegoś, tak? Kurczę, no... Ile można? Nie no, 40 minut, 10 minut prawie z bossem się bijemy chyba już. On nawet połowy życia nie ma. O, będzie miło, już wyczułam ten hejt. Dobra, wchodzimy na górę, bo dużo życia tutaj widzę nie ma. Ale nie jest źle, rozgryzłem chyba taktykę na niego, tak na dobrą sprawę, taką... To mi się przynajmniej wydaje, że taką miarę najlepszą. To mi widzę zawsze złapie. Chociaż zauważcie, że możemy w sumie raz oberwać i później tylko obrywać, nie? To też jest dobry patent, zobaczcie, stoję sobie w miejscu. O, niech mnie to łapie. No dobra. Co będziesz teraz robić, kolego? Aha, robisz znowu te swoje śmieszne kibasy. Wiedziałem, że oberwę. No, łapko, cholera. Dostał tylko dwa. Nie, no to będzie to skurcze. Dlaczego oni robią tak długie bossy? Połowę mu życia zdjęliśmy. Co się teraz wydarzy? O! Dzień dobry. Cholera, no te czerwone znowu tu są. Nie, to trzeba... Dobra, już będę się w tą stronę. O, więcej nie ma. Czyli to jest po prostu utrudnienie. No świetnie, i teraz będę od niego, rozumiem, obrywał porządnie. I znowu te swoje żółciaki daje. No ej, co mnie uderzyło do cholery? Czemu tego jest niewidzialne niektóre, no? Słuchajcie, sami widzicie, że obrywam od czegoś, co jest niewidzialne niekiedy. Halo, no proszę, nie. Naprawdę, Rayman, już mam cię tak dosyć do cholery. Aha, nie mam tego. Ale z tym, słuchajcie, to dowalili strasznie. Z tymi ognikami dodatkowo. Wiedziałem, że oberwę od tego gówna, no. Dobra, tutaj trzeba... No tak, oczywiście. Czas mi się zaraz skończy. Nie, ja mu strasznie mało robię. Poczekajcie chwilę. Okej, moi drodzy, słuchajcie, już jesteśmy, musiałem niestety zabić muchę, bo mi tutaj wlatała i mnie denerwowała dodatkowo. Dobra, słuchajcie, ale nie, taktykę mamy, więc musimy się tego trzymać po prostu. Zbierać życie wtedy, kiedy mogę, ewentualnie wtedy, kiedy je widzę, bo... Tutaj na przykład mamy... Nawet dwa. Na to, to już mam patent, więc nie jest źle. Tylko teraz jest właśnie kwestia na to, żeby go, kurczę, jakoś tutaj... No, jak on mnie uderzył? Dobra, teraz będzie dawać te swoje żółte glutki. Powiem wam szczerze, że całe szczęście, że to jest życie, bo gdyby tutaj życie się na mnie respiło, to ja miałbym gigantyczny problem, autentycznie. O. Ale tak jak wam mówię, to żółte, to ja tego nie ominę, nie ma opcji, to mnie i tak dorwie, no widzicie, patrzcie, to jest niewidzialne po prostu. Robi się niewidzialne i do widzenia, dziękuję. Bo uderzyć tego też nie mogę.
O, zauważcie, teraz od żadnego nie oberwałem, ale jaja. Chyba... Słuchajcie, a może na nie trzeba... Wiecie co robić? Może kierować je na siebie. O, zobaczcie, pro tip. Do tego to ja na pewno oberwę. Mogę go 3 razy uderzyć. Okej. Dobra, to słuchajcie, nie jest źle. Już jest taktyka obrana, więc teraz jest tylko kwestia się trzymania i ogarnięcia wszystkiego do końca. Tutaj muszę koniecznie mieć... Chociaż w sumie mamy dużo tego zdrowia, no. Ale wiecie, przyzwór jest zawsze ubezpieczony, więc wolę sobie je nazbierać jak tylko mogę. Chyba więcej nie ma. A nie, pojawiło się. Okej, czego się widzę tak pojawia, bo pojawia. Dobra, chodź resztu. Czyli widzę, że tutaj ewidentnie też nie mogę podskakiwać, bo jak podskakuję, to niestety dzieją się... O, znowu nie dostałem od światełek, świetnie. Nie, czyli one się po prostu po pewnym czasie się, zauważcie, one po pewnym czasie się kończą. Nie jest źle. Dobra, co będziesz robił? Aha, teraz robisz to. To teraz pójdziemy sobie po detergent, żeby go odnowić. O, wow, halo, jakim cudem? Zacznę... Kurde! Ta piącha! Dobra. Nie jest, słuchajcie, źle. Naprawdę nie jest źle. Co prawda to... O! Jeszcze jedna faza, zajebiście. Ile tych faz będzie, do cholery? Co on tutaj? No, jeszcze więcej. Tak, lubię to. Czy tu się życie... O, zobaczcie, teraz coraz częściej widzę. One większe są teraz w ogóle. Ja pierdykam. Bardzo ciężko to widzę. Ale nie jest źle, no zobaczcie, jak mu już ładnie tutaj zbiliśmy. Już mu naprawdę, myślę, że jeszcze takie 2-3 uderzenia. No kurde, przestań mi bić! Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, chodźesz, wariacie, chodź. No! No i znowu obrywam, dlaczego? Możesz nie spadać? Czemu on mi, cholera, spada? No, kurde! Nie, słuchajcie, naprawdę, to jest jakieś nieporozumienie. Nie. Nigdy więcej w Raymana, nie będę grać w Raymana, który sprawia problemy, słuchajcie, już przy instalacji, naprawdę. Ewentualnie w żadną grę nie będę w ten sposób grać, bo jeśli tylko zauważcie, że ja się nic innego nie robię, tylko się wkurzam. O, jeszcze jakieś... No, naprawdę, tu się pojawiłeś, jak ja byłem niżej? No, kurczę, jak mi jest ciężko na padzie to ogarnąć. Dobra, montujemy na maksa. Aha, ja sobie muszę od nowa kręcić, tak? No super! Zajebiście! Najgorsze jest tylko to, ale wy o tym już wiecie, że w tym Raymanie nie ma nic napisane, co musimy robić, tak? Gdybym ja miał tutaj napisane, że nie wiem, unikaj tego, unikaj tamtego, to wydaje mi się, że poszłoby mi chyba znacznie lepiej, jeżeli byłyby jakieś wskazówki, które gra nam, powiedzmy, każe. Ale powiem wam szczerze, że jakbym nie obejrzał kawałka tego filmiku, to ja bym nie ogarnął. Naprawdę, ja bym pewnie cały czas się kręcił dookoła tego, czekając, aż on przestanie się tam wiercić i bym se tak czekał cały rok. Chyba, żeby mi się miejsce na dysku skończyło i to nagranie wyszłoby pół godziny. 5-godzinne, albo 10-godzinne, wiecie, taki mix. Ten hours boss fighting, albo waiting on boss. No, musimy koniecznie życie zregenerować. No kurde, przestań! Oj, błagam, powiedz, napiszcie mi w komentarzu, że następny boss będzie prostszy. Albo, że już nie będzie tak trudnych bossów jak Reflux. Bo on jest naprawdę masakryczny.
Będzie mi się śnił po nocach. A i tak mnie dorwał. Jaka menda. Nie spadaj, Rayman. O, widzicie? Niektóre są niewidzialne. O, dostałem z tego świetnie. Co wypuścisz? Znowu wypuszczasz swoich przydopasów. No, kurde, nie w ogień, Rayman, no. Ja pierdzielę, ja już mam dosyć. Słuchajcie, ja już jestem padnięty, naprawdę. Autentycznie jestem padnięty. O, jeszcze szybciej może niech to rzuca, co? Dobra, nie, czekajcie, teraz to weźmiemy sobie, o. Ja już zacznę tutaj ręką machać. Chociaż to się na pewno nie bardzo źle skończy. No i nie trafiło, bo po co? Dobra, słuchajcie, to będzie już ostatnia faza teraz. Teraz już go zabijemy na pewno. No, można właśnie jeszcze tak spróbować. Zbierać zdrowie. Nie, słuchajcie, teraz to on już jest nasz, na bank. No teraz jak już go nie pokona, chyba że jest jeszcze jakaś faza, ale jeżeli jest jeszcze jakaś faza, to ja kończę nagranie, naprawdę. Kurczę, ciężki boss, cholernie ciężki, naprawdę. Proszę, napiszcie mnie, pocieszcie mnie, powiedzcie mi, że dobrze mi idzie. Naprawdę. Bo to nie jest takie hop. Zauważcie, że tylko na początku raz umarłem, ale tylko po to, żeby, bo chciałem. Ale cisnę dzielnie, naprawdę. Cisnę dzielnie. Tyle, ile mogę, ale już naprawdę, słuchajcie, nie mam siły, nie mam siły, po prostu nie mam siły, jestem już wymęczony. Ja pierdykam, to jest chyba najdłuższy boss, z jakim kiedykolwiek walczyłem. No i znowu niewidzialne frajery. Dobra, ty się będziesz teraz kręcił, tak? Co? Aha, znowu te oponki. Dobra, jest ogarnięte na razie. Po tej trzeciej w sumie. O, i teraz musimy się cofać. Złapać to. Będzie jeszcze jedna i to jest ostatnia. A nie, to nie jest ostatnia. Aha, czyli to trzeba po prostu... Dobra, bierzemy. Nie tak nisko, nie tak nisko, kurde. Nie tak nisko, jesteś mój. Giniesz, frajerze. Giniesz. Jest. O. Rayman! Rayman! Nie, dokładnie. Jadaczkę! Jeszcze raz mi podskoczysz, a nabiję cię na tę twoją wykałaczkę! Nie, mój drodzy, naprawdę, ja jestem po prostu padnięty. Ja jestem padnięty, ja nie mam siły. Błagam, napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi. Jest cutscenka, także ja ją od razu przy... Nie mogę jej pominąć. Aż mi gardle zaschło. No. Dobra. Moi drodzy, na dzisiaj myślę, że aż poczekamy, aż to minie, kurczę. Albo dobra, już wam... Albo dobra, ja już wam wrzucę tutaj tą cutscenkę, co prawda. Tak jak mówię, nie widzę, co się dzieje, ale już... Udało mi się pokonać refluksa. Czajcie to? To chyba była najdłuższa, na pewno z 20 minut się z nim biłem, mniej więcej. O, masakra, nie chcę już więcej takich bossów. Słuchajcie, ja aż po tym odcinku sprawdzę sobie, jakie są bossy, jak wygląda przejście Raymana trójki. I mam gigantyczną nadzieję, że już takiego bossa ciężkiego cholera nie ma, bo to jest masakra, ja nie chcę takich rzeczy. Ostrzegajcie mnie na następny raz, jeżeli będzie jakiś dłuższy boss, długa walka, to mi piszcie. Kurna, gdyby jeszcze te cutscenki działały, to jeszcze byłoby super, ale kurde, no. Niestety, nie mogę, słuchajcie, znaleźć cutfixa do cutscenek. No po prostu nie idzie, no nie idzie, no. Wersja z GOGa, tak na dobrą sprawę, też nie ma żadnego do widescreena, można grać tylko w 4x3.
Dobra, słuchajcie. Wow, ciekawe, na kolejny poziom oczywiście, więc jak to tu wygląda? Liczba klatek. O nie, pustynia Knaerów, ja tego już nie robię dalej. Nie ma opcji. Godzina, godzinny odcinek, marudzenia cały czas. O matko, ten pad wibruje? W sumie nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że wytrwaliście ten długi czas, ale po prostu masakra, także łapki zostawcie, jeżeli wam się podobało. Zasubskrybujcie oczywiście mój kanał, wpadnijcie na Facebooka, Instagrama i Twittera. Na dzisiaj to by było na tyle i błagam was, napiszcie mi, że to był najcięższy boss w grze. Z własnego doświadczenia, bo poradnikom czasem nie ufam. Także co, dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, popa.